Okej, witam wszystkich. Niestety muszę zrobić poprawioną wersję tej baterii kupionej na Allegro do BlackBerry 9900, bo straszna kaszana była z dźwiękiem. Także teraz dodam troszeczkę informacji. Na początek leci informacja, że bateria była kupiona na Allegro za 7,99 zł. Dostawa od 6,70 złoty. Ja wybrałem sobie dokładnie żabkę. Paczkomaty były zbyt drogie, 13. Tu miałem paczka w ruchu, ale paczka w ruchu w moim przypadku to jest jakaś masakra. I tak, bateria, jak widać, 8 zł. Wszystko fajnie. Parametry są tutaj, że używana, oryginał, 1230 mAh do BlackBerry, pasuje do modelów takich jak tutaj są wymienione. Teraz tak, tu mamy zdjęcia poglądowe. Bateria pochodzi z demontażu kilkudniowych telefonów, super. Jeżeli to jest prawda, to zarąbiście, bo powinna naprawdę dobrze trzymać. Stan wizualny 7,9 na 10. No, zgadza się. Możliwe otarcie magazynowe, tak jak zobaczycie sobie dalej w filmiku. Będą te otarcia, ale to mi nie przeszkadza w ogóle. No i tyle na temat samej baterii. E-opakowania sprzedawca. Spoko. Już chyba nawet coś kupowałem u niego. Nieraz, także naprawdę spoko, wszystkie paczki dotarły. I teraz spójrzmy sobie na specyfikację w ogóle tego Bolda 9900 na MGSM. On posiada tylko GSM i UMTS-a. Niestety LTE-ka nie posiada. I zobaczmy sobie tak, kolorowy TFT 640x480, ale bardzo dobry ekran. Kolorowy TFT. Technologii TFT właśnie zawsze myliło mi się, kurczę, jak rozbierałem ostatnio te ekrany LCD, że to jest technologia TFT, jak jest tam ileś tam warstw. 8 GB RAM-u ma, pamięć RAM 768, ale to jest BlackBerry, także tutaj nie ma co się tym sugerować, że będzie mulił i tak dalej, jak w przypadku Androida, bo ten system jest cholernie stabilny. System operacyjny, no tutaj bym poprawił, bym jedyneczkę wstawił, bo tak naprawdę najnowszym systemem operacyjnym jest BlackBerry OS 7.1. No i jakiego ma tutaj Qualcomma? MSM 8655, trzeba było sobie sprawdzić dokładniej. Liczba rdzeni 1, GPU Adreno 205. No ten telefon, według mojej opinii na dzień dzisiejszy, to jest telefon stricte do rozmów i SMS-ów. Ekran dotykowy posiada, to należy uznać za plus, bo dodatkowy taki jakby future, może nie future, udogodnienie, że nie musimy trackpadem nigdzie latać, tylko możemy szybko sobie palcem wcisnąć jakąś tam opcję albo wybrać coś. No, pojemnościowy wsiąść dotykowy 287 dpi ma. Jak na 640x480 to jest dobry wynik. Dwupasmowy Wi-Fi ma 2,4 i 5 GHz. Bardzo fajnie. Wsparcie dla HTML5, HTML5. No i pierwszy aparat z tyłu ma 5 megapikseli. Filmy kręci w HD 1280x720, 30 fipsach. EIS. Tutaj przydałaby się taka informacja też wyjaśniająca, co to jest ten EIS. No i tak, co on tutaj jeszcze posiada? Zbliżeniowy magnetometr.
Na NFC też. No i tak wyglądają jego specyfikacje. Natomiast co do komentarzy, no to będą dobre raczej, bo telefon ponadczasowy odpowiedział. No tak, jak nasz 768, no to jest po prostu całkowicie inny system. Nie ma co porównywać do Androida. Jest rok 2019, a ja nadal mam Bolda 9900. Dlaczego? Rozumiem gościa, nie będę czytał dalej, ale podejrzewam, że to jest jakiś taki fan też BlackBerry. Bardzo wydajny telefon. Nic się nie zacina, 2 lata i nic się nie zacina. No, się powtarzam, to jest po prostu BlackBerry. Jeszcze z tych starszych osób, gdzie wszystko było robione pod tip-top. Zresztą te telefony są słynne z tego, że używali ich tam gdzieś w amerykańskiej, nie armii, tylko tam, gdzie siedzą ten Bush i tak dalej. Nawet Obama chyba miał jakieś tam BlackBerry. Tylko jestem ciekawy, jak miał zrobiony pod siebie ten telefon, bo na pewno nie był to normalny BlackBerry, taki jak my mamy. Dobra, przejdźmy sobie teraz do filmiku, w którym będę Wam pokazał rozpakowanie tej paczuszki. Ja po prostu się wyłączę, a dźwięk już powinien być wtedy 100 razy lepszy. Także ja się przełączam na podplayera i lecimy z filmikiem z rozpakowania. Dobra, dzisiaj zaczynamy taki filmik na temat BlackBerry 9900 i wymiany baterii w nim. Jest to świetny model, jeżeli chodzi o BlackBerry, z tych starszych telefonów. No, kiedyś się w nim zakochałem po prostu. To jest król boldów ze starych osów. Jest genialny do SMS-ów, jeżeli chodzi o fizyczną klawiaturę QWERTY. Jak i jest genialny do telefonowania, jako telefon do rozmów. No bo niestety nie posiada on Androida, tylko autorski OS BlackBerry. Także nie oczekujcie cudów po tym telefonie, ale mówię, do rozmów, do SMS-ów jest przegenialny ten telefon. Taki biznesowy, widać, że to jest prestiż. Aluminiowa ramka. Jest to takie, może nie szczotkowane aluminium, ale aluminium. I dzisiaj przyszła do mnie bateria kupiona za jakieś, uwaga, nie przestraszcie się, 7 zł i na opisie w Allegro było, że to są z kilkudniowych telefonów, jakoś coś w tym stylu. No okej, powiedzmy, że uwierzyłem w to, ale nie do końca. Ale zobaczymy, czy będzie ta bateria działała, czy nie będę musiał go ładować, tego telefonu, i potem po jakimś czasie, jak już nagram ten filmik, dodam informację, ile ta bateria mniej więcej trzyma. I co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Kiedyś nie było OBS-ów i tak dalej, dzisiaj nagrywam telefonem Lumia. Wezmę sobie ten kabel, może o tak, o, dobra. Telefonem Lumia 930 nagrywam. Także nie będzie żadnych cięć, bo tu nawet nie ma pauzy. Sprawdzamy bateryjkę. Dopiero teraz odpakowuję. Odbierałem ją w Żabce. Myślę, że to jest chyba nawet lepszy sposób odbierania niż na poczcie, bo nie trzeba stać w tych kolejkach. Zobaczmy sobie, jak w ogóle bateria wygląda. Jest i paragon, nie będę pokazywał. Bateria jest zapakowana w taką foliową torebeczkę.
To ją teraz rozpakujmy. Jak widać, jej stan jest taki. Postaram się Wam to jak najbardziej pokazać. Troszeczkę porysowana. Od góry. Ten papierek lakmusowy wygląda, jakby był skrobany. No. Ok, korzystając z tego, że już ten filmik przerabiam w OBS-ie, zapauzuję i powiem Wam, no nie chcę oceniać, czy to było gdzieś po zalaniu, ktoś tam coś kombinował z tym papierkiem lakmusowym, no ale nie wygląda tak, jak powinien wyglądać nienaruszony. Także lecimy dalej z filmikiem. Widzicie? Być może, nie wiem, telefony były po zalaniu. Ale muszę się przyjrzeć dokładniej temu papierkowi. Może zrobię jeszcze bliżej, żeby to pokazać. Jest taki chropowaty, widzicie? On powinien być godziutki. Nie wiem, czy dałoby radę zdrapać te zaczerwienienie. Nie wiem, nie próbowałem nigdy czegoś takiego robić. Ale dobra, zmierzmy sobie teraz tę baterię miernikiem. Ile ona w ogóle, jak ona jest, w jakim stanie jest, gdzie tu jest plus, plus i minus, skrajne piny, no nie wierzę, zero ma? To jest niemożliwe, patrzcie na to, plus i minus. Czyli skrajne T. Miernik pokazuje 0. Totalnie rozładowana. Wręcz to, no, na maksa jest rozładowana. Żeby Was tutaj nie okłamywać, biorę telefon. Inny BlackBerry Q10. Wyciągnę z niego baterię. I sprawdzimy tą baterię. Tu ma tak samo. Praktycznie większość BlackBerry ma tak samo oznaczenie baterii, plus, minus, 4,18, widzicie? To ma 4,18 V, dobra, totalnie rozładowana do zera. Zaraz ją podłączymy pod urządzonko, dzięki któremu zobaczymy, czy ona wstanie. Chwila, moment. Okej, biorę sobie moje magiczne urządzenie. Jak widzicie, działa. I wymiana baterii wygląda w następujący sposób. BlackBerry 9900. Po prostu otwieramy klapkę. Nic skomplikowanego. Sadzamy baterię. Zamykamy klapeczkę. Telefon się teraz nie włączy, bo jak wiadomo, bateria jest dead. Znaczy dead. Rozładowana do zera. Sprawdzimy, czy jest sprawna. I teraz podłączamy sobie pod ten mierniczek. Może zrobię zooma, będzie to lepiej widać. O, super. Tylko jeszcze niech zaostrzy mi na tej odległości. No, Lumia 930 jest naprawdę dobrym telefonem do nagrywania. I lecimy z tematem. Podpięty. Widzicie tutaj. Startuje wszystko jeszcze, zrobimy zooma. Trochę to potrwa, ale tak do 10 minut myślę, że ten filmik mogę zrobić. Nie wiem właśnie, ile się będzie ładowało to od zera. Telefon zgasł. Powinna się wyświetlić bateria nieprzekreślona, tylko ikonka baterii, która ładuje. Coś tam leci minimalnie.
A to mówię, to musimy poczekać troszeczkę. Tutaj niestety nie mam możliwości zapauzowania tego filmiku. Jedynie co, to mógłbym go obrobić w programie i dopiero wtedy wyciąć tą dłuższą przerwę. O, jest. Pokazała się ikonka ładowania, czyli bateria musi się podładować do jakiegoś tam stopnia i dopiero wtedy telefon się włączy. 0,14 A pobiera. Jestem ciekawy, ile to się będzie ładowało z 8 minut. Nie, fajny patent, że tutaj można sobie regulować powiększenie. To w miarę jakość jest dobra. Przy dobrym oświetleniu na tej Lumii. No i fajnie, bo nagrywa inną aplikacją niż domyślna aplikacja w Lumii 930, bo jak niektórzy wiedzą, zaznajomieni w tych tematach telefonów, w szczególności Lumii, po aktualizacji do Windowsa 10 nagrywa filmiki tylko w jednym kanale. Niektórzy mówią, że to jest hardware'owy błąd, niektórzy mówią, że to jest software'owy, że Windows spieszył sprawę. I powiem Wam, że domyślna aplikacja kamery w Lumii może nagrywać 4K, no ale niestety nie mamy wtedy takiego powiększenia jak w Full HD teraz. A innym minusem jest to, że nagrywam inną aplikacją niż domyślna i powiem Wam, że ona nie wspiera właśnie 4K. Napisałem już do dewelopera, dlaczego nie dodał 4K opcji. Nie wiem, czy może Microsoft sobie w API zastrzegł tylko, że jego kamera może działać w 4K. Bo też tak może być. Czy po prostu deweloper dał tak dupy, że tylko do Full HD ograniczył nagrywanie. No ale jak na Full HD to i tak jest spoko jakość. Uwaga, coś się chyba zmieniło. Jest BlackBerry. O Jezu, startuje mi ten telefonik. Kurczę. Ja mam do niego taki sentyment. Ogólnie powiem Wam, że moja przygoda z telefonami, takie love story, to właśnie zaczęła się od BlackBerry. Dawno, dawno temu, chyba nie wiem, z ponad 10 lat temu, zacząłem od modelu BlackBerry 8310 Curve. Tak się nazywa ten model. No i zakochałem się po prostu, gdy dostałem wtedy ten telefon do ręki. I do dzisiaj jest. Gdzieś tam w sercu siedzi, mimo że marka umarła. A szkoda. Telefonik się włączył. Wow. Ale się cieszę. No i teraz będzie ładowanie baterii. Powiem Wam, że miałem tutaj na ten telefon napisanych sporo aplikacji do słuchania radia, do ochrony oczu. Moich oczywiście aplikacji. Nawet jest radio FM, ale to jeszcze nie to, co kiedyś się robiłem. To jest inna zabawa. No, telefon działa, ładuje się. Zobaczmy, jaki tutaj mamy poradnik manualny. 1,18 A, jak widzicie. No, BlackBerry 9900, 1 A pobiera. Tak to wygląda. Ekran jest dotykowy też. Wi-Fi. Sprawdźmy w ogóle sobie. Ok, zrobię na chwilę pauzę, bo niektórzy z Was mogą się zastanawiać, co to jest. To jest taki optyczny trackpad, który służy właśnie do przewijania góra, dół, lewo, prawo, no i klikania, wciskania. No i powiem Wam, że kiedyś sobie jak tak marzyłem o takiej w marzonym telefonie BlackBerry, to właśnie z takim trackpadem, jak tutaj jest,
tylko żeby zastosowali w nim czytnik linii papilarnych. To było coś pięknego. No ale można pomarzyć. Ba, mało tego, BlackBerry Passport, taka klawiatura, co tutaj jest, jest czuła na dotyk, czyli taki jakby duży mamy touchpad, który możemy przewijać na przykład w strony w górę albo do dołu. No, po prostu robić wszystko tak, jakbyśmy robili na takim trackpadzie, nie? Także BlackBerry miało super patenty. Na pewno ma gdzieś w szufladce spakowanych tych różnych patentów dotyczących telefonów o wiele więcej, o których nawet nie wiemy. A tak jak mówię, w touchpadu czytnik linii papilarnych, klawiatura czuła na dotyk. Dużo, dużo jest możliwości. Lecimy dalej. Nie, no telefon. Ups, włączyłem kontakty, tak? Musiałem No przerwać. dobra. W ogóle co tam było? Tylko nie dzwońcie na te numery. O Boże. Aparat. Oczywiście cudów nie ma w tym telefonie. Tutaj mamy 2560 na 1920, jeżeli chodzi o zdjęcia, a jeżeli chodzi o wideo, nagrywanie, to bym musiał włączyć tutaj chyba wideo. Gdzie było wideo? Tym nie. Tak, tutaj jest kamera. Kamera chodzi w 720. 1280 na 720, także nic specjalnego. No i dobra, właściwie to ten tytuł tego filmiku nazwę Bateria z Allegro do BlackBerry 9900. No i tak wygląda ten telefon. Z boku ma tutaj trzy przyciski multimedialne, głośniej, wycisz, ciszej. Tu jest specjalny przycisk do przypisywania aplikacji jakiejś, jak na przykład nacisnę go. No, to mi się akurat kamera uruchamia, ale można sobie do tego przycisku przypisać inne klawisze. Telefon można ładować w stacji dokującej. Widać tutaj. Są dwa takie te. Bolce się wkłada i się go ładuje. Od góry jest blokada ekranu. Z drugiej strony natomiast mamy gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, ładowanie micro USB. Z przodu mamy głośnik, diodę, która ma różne kolory. Właśnie to jest taki fajny feature, że pamiętam, że jak kiedyś dostałem pierwszy telefon właśnie BlackBerry 8310, to dioda od powiadomień robiła furorę. Jak dostawałem jakąś wiadomość mail albo SMS-a, to sobie mogłem na SMS-a ustawić na przykład zieloną diodę, a na maila, nie wiem, czerwoną. Albo na odwrót. Jest nawet aplikacja do blokowania połączeń. Tak jak mówię, telefon idealny do rozmów. Łatwo się go trzyma w ręce. Jest bardzo praktyczny. W kieszeni leży też bez problemu. To jest już wymarły król boldów, który jednak non-stop żyje w niektórych sercach użytkowników tej marki. Bo kiedyś pamiętam,
To były czasy takie, że głowa boli, fora i tak dalej. Modyfikacje tych właśnie osów, tak zwane hybrid os, tam się kombinowało ze zmianami tych plików kod, gdzie się na przykład wrzucało od innych systemów, mieszało się je, sprawdzało się, jak ten system działa, czy stabilnie, czy nie. Nieraz wychodziły takie akcje, że no, ciekawie było. Nawet zrobiłem swoją hybrydę na 8310, nazwałem ją Extreme Hybrid OS i to był taki naprawdę jeden z najbardziej innowacyjnych hybryd OS-ów w ogóle na świecie. Bo go przerobiłem w ten sposób, że no, nikt tak nie przerobił telefonu BlackBerry jak ja wtedy. Także okej, ja kończę na tym nagrywanie 16 minut. Trochę będzie pewnie zajmował ten plik. Ale cóż, rzucimy go powoli. Jeszcze tylko dodam na koniec taką informację, że ten telefon, do niego są takie futerały magnetyczne, że jeżeli na przykład włożymy sobie ten telefon do tego futerału, to możemy sobie go tak ustawić, że po wyjęciu będziemy automatycznie odbierali rozmowę telefoniczną, jak telefon będzie nam dzwonił. A jeżeli będziemy chcieli zakończyć tą rozmowę, to po włożeniu do tego futerału rozmowa się zakończy. Taka ciekawostka ode mnie. Tak jak mówię, potem dodam opis, ile ta bateria mi wytrzymuje mniej więcej. Także trzymajcie się, pozdrawiam. No i zobaczymy przy okazji, jak wyszła ta jakość nagrywania tą Lumią i tą aplikacją w szczególności.